Cześć, witam Was bardzo serdecznie w poniedziałek. Dzisiaj mi znowu naszło na nowe smaki, czyli gotujemy, dalszy ciąg gotowania. Dzisiaj na tapecie zupa tajska. Także serdecznie Was zapraszam do oglądania. No hej, no i mam wyodrębnione już składniki, więc będzie potrzebny ten makaron vermicelli chiński. Składa się z 50% fasoli mung i 50% groszku zielonego. Jedna pojedyncza pierś kurczaka, 150 g pieczarek. Potrzebne będzie również pół papryki, czerwona pasta curry. Ja mam coś takiego. Coś takiego u mnie. Potrzebne będzie również mleczko kokosowe, kukurydza około 4-5 łyżek, szczypiorek, pół cebulki. No i jeżeli chodzi o olej, no to może być kokosowy, u mnie jest ten rzepakowy kujawski. Zamiast sosu rybnego mam sos ostrygowy. I do podania kolendra u mnie będzie tonatka i limonka. I zabieramy się za gotowanie. I pierwsze co robię, to zalewam makaron wrzącą wodą, odstawiam go na 3 do 5 minut, aż będzie dobry i wtedy odsadzam. Do garka wleję sobie troszeczkę wody, nie będę nic podsmażać, ponieważ nic nie smażę w mojej diecie obecnie. Dam sobie szklankę wody i dodam teraz 2 łyżeczki pasty curry. Dałam pastę, zamieszałam, włączę gaz i teraz dorzucę do tego pierś kurczaka. Pierś kurczaka wrzucona, teraz wrzucę cebulkę. Dodałam cebulkę, dorzucę od razu jeszcze 2 łyżki oleju. Dodałam olej, co widać. I teraz dorzucę jeszcze paprykę czerwoną. Dodam sobie wody lub jeżeli macie bulion, to tak z 1,5 litra najlepiej wlać. Ja troszeczkę zostało mi rosołu, więc dorzucę, wymieszam po prostu wodę z tą resztką rosołu i dołożę tutaj, doleję do zupki. Papryka dołożona, będę zalewać bulionem. Bulion z wodą jest dolany, więc zagotowuję wszystko, pogotuję z 5 minut. Bulion już zagotowany, więc dodaję teraz pieczarki. Dodam jeszcze kukurydzę i pokrojony makaron na mniejsze części i będę gotować 5 minut. Doprawiłam teraz zupę sosem rybnym i dodam sobie do części swojej mleko kokosowe, bo chłopaki nie lubią, więc zaprawimy zwykłym mlekiem, więc ja sobie doleję może trochę z pół szklanki. I moja zupa tajska jest gotowa. Doprawiłam ją szczypiorkiem, limonką oraz natką pietruszki. Także ja zajadam. Smacznego!